tym szczególnym dniu bibliotek i bibliotekarzy składam wszystkim bibliotekarzom serdeczne życzenia wspaniałych czytelników, wyrozumiałych, dobrych, zainteresowanych czytelnictwem i propagowaniem czytelnictwa wśród swoich znajomych, dlatego że najważniejszą siłą dla bibliotekarza jest czytelnik, a im więcej czytelników, tym większa radość bibliotekarza. Bibliotekarzom ciekawych projektów, inwestycji, pomysłów, aby nigdy nie zabrakło sił i inwencji do tworzenia czytelnictwa i tworzenia wspaniałych bibliotek na terenie każdej gminy. Jestem bibliotekarką w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawonii. Dzisiejszym dniem rozpoczynamy Tydzień Bibliotek. Jest to o tyle wyjątkowa okazja do celebrowania, ponieważ w tym czasie pragniemy przyciągnąć większą liczbę czytelników, książkofilów, książkolubów, bibliofilów. I z tej okazji przygotowaliśmy cały szereg działań. W Tygodniu Bibliotek planujemy przygotować wystawę. Jest to wystawa osobliwości szymborskiej, ekspozycja wędrująca artystów z Policealnego Studium Animatorów Kultury Skiba we Wrocławiu. Chcemy ją zainaugurować wieczorem poetyckim, na którym będziemy czytać wiersze szymborskiej, ponieważ mamy przy okazji rok szymborskiej. Oprócz tego planujemy także babski wieczór w bibliotece, który niejako będzie kończył tydzień bibliotek. Będzie to bardzo luźne spotkanie w piżamie, kapciach, w bardzo miłym towarzystwie. Będą babskie pogaduchy, domowe spa, gry zabawy, wszystko to około książkowych klimatach. Oprócz tego mamy mini konkurs, jest to konkurs online, z czego składa się wasza bibliotekarka. Zapraszamy serdecznie na nasze strony Facebooka i Instagrama, gdzie szeroko właśnie o tej akcji mówimy i do której zachęcamy. Poza książkami, które oczywiście są dostępne na miejscu i można wypożyczyć je na zewnątrz, biblioteka organizuje szereg akcji, które mają za zadanie i przyciągnięcie do biblioteki, rozwój osobisty, zachęcenie od najmłodszych lat. Między innymi działa ogólnopolska akcja Mała Książka Wielki Człowiek, gdzie właśnie dzieci w wieku od 3 do 6 lat już razem z rodzicami przychodzą, wypożyczają te książki, mają wielką zabawę. Zabawę z czytania ich, później zbierania naklejek, nagród, dyplomów. Pasja do książek w moim przypadku jest chyba od urodzenia, z tego względu, że moja mama była kierownikiem bibliotek, moja siostra jest bibliotekarką, więc ja od najmłodszych lat wracałam ze szkoły do biblioteki. Biblioteka była dla mnie drugim domem, w nim się wychowałam w zasadzie, więc ta miłość do książek już od tych najmłodszych lat się narodziła. Ja czytam książki od zawsze, nie pamiętam chwili, kiedy nie czytam. Staram się jak najwięcej i staram się tą pasję do czytania przekazać teraz w bibliotece, w której pracuję, ludziom. Mam nadzieję, że to się udaje. Dostaję takie nikłe sygnały, że czytelnicy są zadowoleni z wyborów książek, jakie im polecam, przychodzą po więcej, zachęcają innych, więc troszkę już te takie macki czytelnicze udaje nam się tutaj wytworzyć, z czego jesteśmy ogromnie dumni.